Witam wszystkich, tu Lawoscore i zapraszam na Zagrajmy w Resident Evil 5. Oto ostateczna postać w pełni ulepszonego pistoletu. Magazynek, jak widzicie, dość pojemny. Właśnie ulepszyłem także całkowicie snajperką. Nie jestem pewien, chyba także mam jeszcze pieniędzy na ulepszenie tej oto strzelby. Tak, jeszcze zakupiłem, ponieważ całkiem sporo kasy zostało. Zakupiłem jeszcze dwa spraye, ponieważ jestem paranoidalnie strachliwy o swoje zdrowie w tym etapie. Ten etap nie jest długi, składa się on... No praktycznie najdłuższa to jest walka z bossem. I to wszystko. No tak. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Tu nic nie ma, nie ma ziółek. No cóż, po prostu zamknę się i przygotujmy się na najgorsze. Przygotujmy się na ten straszny widok góry trupów. Siema, Axela. Jak zdrówko? Nie najlepiej. Tata, jasne. Znaczy co, ona urodzi? Czy... I don't get it. Sorry, Wesker, but not on my watch. Yeah, to jest postawa. Tak, tak. Exceli wstrzyknięto to samo, co Irving wstrzyknął sobie, albo... Nie. Coś krzanie. Xela po prostu została zarażona Las Plagas. No gdzie ten śmiech? Yeah. Tak, to jest... zmienia się w to samo, co ten gościu w ośrodku badawczym, tylko niestety dopomaga sobie górą trupów. No i zaraz będę musiał przygotować się na te paskudne kute. Chyba na dłuższą serię nawet. Okej, który tu klawisz? Wielka kaszanka, ostateczne starcie. To już praktycznie kiełbasa jest. Wow. Okej, pierwszy unik. Jeszcze jeden, no. Uff. Rany, ile tu uników. No, gońcie. Trzeba, pomóż. Wspaniale, uciekajcie. Szybko. Drzwi. So now what? Do you think our weapons can hurt that thing? No wiesz, w sobie mamy pistolet ze 100 nabojami. Tak. Oczywiście na razie Excela wielka kiełbasa przestała się nam interesować.
Jak teraz będziemy musieli przemierzać cały statek, który nie jest taki bezpieczny, ponieważ z takich oto otworów wyłaniają się macki. O właśnie, trzeba wtedy szybko naciskać F. To dzieje się co jakiś czas, nawet w tym samym miejscu. Okej, nie możemy podchodzić do takich macek. Dobra, nie panikuj. Z gorszych rzeczy się wychodziło, kobieto. Tak, nie możemy podchodzić do takich macek, które już sobie plączą się. Nie wiem, co on robił. Ponieważ wtedy zaczniemy tracić zdrowie. No, a tutaj sobie plądrujemy. No, na przykład amunicja oraz... oraz skarb. Złoty kielich Weskera. Lubił z niego pić herbatę. Albo mleczko. Okej. Okay. Wow, wow, auć. W zasadzie w tym etapie ten etap cechuje się dosyć małą. Małym procentem walk z Majini. Bardziej to właśnie jest przygotowanie albo... no raczej przygotowanie przed walką z tym oto bossem. Ops. Mina, mina, mina. Czy mi się przyda? Szewie się przyda. Tak, tak jak już mówiłem, ten etap to tylko przygotowanie do walki z bossem. No, walka z bossem nie powiem. No, powiem o niej, kiedy będę walczyć, kurczę. Co będę was pozbawiać tej bardzo wątpliwej przyjemności obrazowania tego, o czym mówię. Z tym Majiniem to co? Hej! Dobra, chyba nie żyje, co? Wow! Już zaczynam się plątać. Tak. Jasne. Nic z tego. No, nie powiem. Duży, duży. Hehe, you fail. Co dziwne, unikanie jednoklawiszowe mi wychodzi, a nie wychodzi mi, kurczę, przez co się zacznie. Nie wychodzi mi zbytnio unikanie... unikanie złożone z jakichś sekwencji, na przykład to AD lub FV. A niestety ta walka z bossem będzie się tym cechować. Złącz, a zresztą... zrobisz jak zechcesz. No, czyli namazianka, namaziana mapa, namazianka. Nic ciekawego, więcej kiełbasy. Kolejny kieliszek. To już pewnie jak Sally. Lubiła pić z Albertem. Tak, pewnie każdy z was spodziewa się, że Wesker coś takiego zrobi. Exceli, w końcu, no, to water. Okej, okay, jeszcze mam ten granatnik, ponieważ niektórzy z tych Majinich, nie wiem czy wszyscy, ale niektórzy wiem, że martwi nie są, tylko udają. Juhu! Co by to zrobić, żeby ich jakoś obudzić? Halo? Nie ty, złaś. Halo? Aha, jesteś. Okej. Okay.